Uwaga. Elo, elo! Kolejny dzień w Green Hell, czyli w naszym zielonym niebie. Nie Green Hell, jesteśmy na wakacjach w Ochocku. Nie wiem, o co ci chodzi. Green Hell, jesteśmy w niebie. Kuba, ciebie już nie ma, ty idziesz na kamienie. Hubson poszedł na szukać kamienia, a my tutaj klecimy dalej, co? Ej, Blady, nie chcę nic mówić, ale może jakąś dziwnie czerwoną nogę. Możliwe, że ugryzł cię jakiś żółk gnojarz czy coś. Żółk gnojarz mnie ukryć? Dobrze, że powiedziałeś, zaraz to obczaj. O cholera, ale mnie udziabało coś. Ej, dobro, bo ja tutaj mam jakieś ugryzienie ostatniego stopnia. Co się stało? No zobacz na moją nogę. No wygląda trochę tak nieprzyjemnie. Coś mnie jakby ugryzło. Jakbym miał powiedzieć, że coś przyjemnie wygląda, to na pewno nie to. Podejrzewam, że trzeba jakiś bandaż, tylko nie pamiętam jaki. A bo każdy bandaż inaczej jest, tak? Czerwony do tego, niebieski do tego. Kurde, ale te bambusy nie wygląda za dobrze. Ła, o cholendę. Banana leaf. Ej, liście bananowca chyba też się nadają do dry leafów. Tak, jak najbardziej, fajnie. Czyli ze wszystkiego tak naprawdę możesz dry leafy zebrać, całkiem przyjemnie. A liście bananowca same w sobie są do czegoś przydatne, Filip? Liście bananowca? No do budowywania, nie? Budowywowywania. Dobrodzieju, Maćma, może ktoś te grzybki, które zmniejszały ten? Ja może będę miał, poczekaj. Znaczy chodzi ci, co pasożyta tam leczą? Tak, 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 te co pasożyta leczą, bo znowu zapałem, bo debli się znowu napiłem z rzeki. No. Mówiłem, żebyś jak pies nie chłeptał tej wody. No, niestety tak jestem, ale ładnie teraz to ognisko, bo dużo miejsc do produkcji mięsa teraz jest. Cholera, rzucam tymi liścioma. Larwy można piec na ognisko? Tak, normalnie. Zupę. Właśnie robię zupę z larw. Jakie to były? To były pomarańczowe, te takie jak miska wyglądające, tak? Jakie, co? Grzyby. Anon mushroom, te co leczą pasożyta, to są te pomarańczowe. Takie, no, jak miska wyglądające trochę, tak? Takie do góry wywinięte, jak parasol podczas burzy. No. Ta, dobra. Powiedz mi, jak robi się zupę z larw? Jak już wydaje się, masz nieżygo i chłopak, weź z grzybo. Z kokosa, nalewasz wodę, przygotowujesz wodę, zobacz, dodajesz larwy i masz. Dobra, ja zobaczę. Tak, to chyba były te grzyby, bo ja tak kojarzę, że te grzyby leczyły właśnie, pomagały trochę. Pekery meat. Właśnie, mięso z tych, z tych pierdzielników też można suszyć, nie? Tak jak do pory. A ono się suszy, no. Jak kosik, jest na tej suszarce. Nosik, gościu. Dobra, ja sobie chyba normalnie te larwy zrobię, bo nie mam ze sobą jeszcze tej miski. Długi proces jeszcze tej... Tu są miski, już ci daję. Weź tą larwę, bo szkoda, bo one nic nie dają, jak są upieczone praktycznie. Tak, nie dają? Zobacz, już ci tu kładę. Patrz, cyk, cyk. Teraz nie, czekaj, kurwa, co jest? Pusto jest. W użyciu. Jest. Nie, by. No, spacing backpack. Czekaj. Dobra, mówili, że. Kładziesz. Teraz nalewasz wody. Ja tutaj mam ten bidonik. Nalewam ci wody, widzisz? Woda się przygotowuje. Kurwa. Dziwne, wyskoczył mi znacznik temperatury. Co to znaczy? Znaczy, że ci spada zimno. Temperatura. Ale przecież jestem przy ognisku. Jak może mi być zimno? To co, mam wejść w to ognisko, żeby mi zimno nie było? A, spróbuj. Teraz woda się przygotowała, to dodaj swoje larwy do tej nie wody. Mogę, bo ja zaraz umrę od zimna. Dobra, ja dodam tu. Dobrodzieju, jak mam znacznik temperatury, to... No, to ognisko albo jesteś chory. Stone blade, no, ale stoję przy ognisku, nic mi to nie daje, umieram. No to prawdopodobnie jesteś chory. Wypij zupę, tu zupa jest gotowa, zobacz. Widzisz tą tom? Wypiłem, nic mi to kompletnie nie daje, umieram od zimna. Idę zdrzemnąć się, może to coś da. I'm thirsty, I need to... O nie, mam jakiegoś larwola śmiertelnego. No niestety, umieram. Umieram podczas snu, nic nie dało się zrobić. No nic. Powodzenia w następnym życiu. Ajajaj. Chyba umieram. Tak, umarłem podczas snu. Nie dało się tego zadać. O nie, i mi teraz przez to, że widziałem jak Blady umierał, to mi tak spadły te zdrowie psychiczne. O lol, Beka, ja nie widziałem, bo sobie wyciągałem te pijawki. Ja też zazwyczaj umieram pierwszy, więc... Ale przynajmniej... O, budziłem się zaraz przy hamaku. Ja idę spać, do widzenia. Nie można spać podczas walki. O nie. No kurde, ty... idą ci! O nie, mam zwidy! Mam zwidy! Dobrodzieju, weź okrążają mnie! No. Dobra, Filip, daj sobie spokój. Właśnie, dobrodzieju, zachowujesz się jak debil. Weź, dobrodzieju, uspokój się, nikogo tutaj nie ma. Znowu ci się przewidziało. Jest jeden, gonię go! Dobra, goń go. No, pokaż mu, gdzie raki zimują. Dobra, pokaż mu, gdzie raki zimują. Ach, ten dobrodziej. Nikt dobra, nie... zabiłem już trzech. Dobra. To jest grane. O, Holender, patrzcie na to, panowie. Cholera. Pa, co mam? Widzisz to? Look at this. Uuu, jaką zarąbistą dzidę sobie zrobiłeś. No, gościu. Powiedz mi, a te miski, dobrodzieju.
te miski, to są takie zwykłe miski. To są takie zwykłe miski z kokosa. I je kładziesz, tak? I jak do niej musisz wlać, ale to właśnie, żeby wlać wody, to rozumiem, że potrzebujesz tego sznurku, tak? Znaczy, to chyba o to chodzi, że musisz tak jakby powiesić. No dobra, zaraz kokosa znajdziemy, gościu, będzie walony na łeb. Musisz mieć cały kokos? Nie rozumiem. Wypijesz z niego tą. Nie, bo mi chodzi, jak ty napełniasz te miski wodą? Miski nie napełniasz wodą, musisz mieć bidon. A żeby zrobić bidon, musisz mieć cały kokos i linę. Cały kokos i linę, dobra, to muszę znaleźć kokosa w takim razie. Mamy coś do picia? Bo ja zaraz sobie padnę. Mamy. No ja zrobię, o ile mnie nie zeżrą te... Inna sprawa, miałem tutaj mój toporek jakby wyparował, muszę sobie nowy zrobić. Chyba broni wyparowują, wiesz, chociaż tu widzę jakiś ten, tu jest jakiś topór, bloody. Pokaż, może mój jest ten. Tu widzisz taki topór? O, faktycznie, dziwne. No dobra, to se wezmę, dzięki. Dobra, to ja idę znaleźć jakiś kokos, bo ja tu generalnie... Ja też idę szukać kokosów i tak dalej, bo to są fajne rzeczy. O, długie kije tu są, to się przyda nam. Zrób sobie tą, dzidę, gościu. Dobra, zabiorę te długie linę. Zaraz sobie, z długich kijów da się zrobić. Długi kij i musisz tego, bo Stone Blade'a musisz mieć linę. No Space Backpack, Holender, czy da się jakiś tu jakąś skrzynkę zrobić, czy coś takiego? Filip? Tak, da się, no. Masz tak, tak, jest normalnie księdze. Skrzynka. No, będzie trzeba coś takiego sknocić, bo ja już mam pełny ekwipunek. Coconut Rope, no. Rzeczywiście, jest Coconut Bidon, Andrill Bandage, Molinero Leaf. No, aż zobaczę, jak to wygląda w tym. Tak, to jest w... A są, orzechy są najlepszym źródłem tłuszczów, owoce to najlepszym źródłem węglowodanów, mięso jest najlepszym źródłem białka. Zawsze białek. Lub przygotowaną wodę. Aha, no dobra, zdrowie psychicznie. O, spożycie czegoś naturalnym składnikiem przeciwstresowym poprawia zdrowie psychiczne, dobrodzieju. To takiego? I wygodny sen poprawia zdrowie psychiczne. Wygodny sen, no ale nie mogę spać, bo mam halucynacje. No, ale to jak zjesz, jak spożycie czegoś z naturalnym składnikiem przeciwstresowym. A. To jest naturalny składnik przeciwstresowy. Siusiak! Okej. Kiedyś leczyłem depresję wibratorami, więc siusiak jest tak spoko. Mogę się z tobą przespać, dobrodziej. Jeszcze czerwie leczą. Nie, dzięki. Okay. Myślę, że moja depresja jest zbyt duża na twojego siusiaka. No weź. O, gorączka jest czasem naturalnie zwalczana przez organizm. Mad shower. Wywaru z roślin, które naturalnie zabijają gorączkę, przyspieszy proces zdrowienia. Pasożyty. Spożywacie roślin o naturalnych właściwościach przeciwpasożytniczych. Niedobrze. O, tu użycie igły. O. Brud. Użyj wody, aby się umyć. No nieźle. Łowienie z włócznią. Wiesz, że co możesz łapać... Chyba się udusiłeś. Na włócznie możesz chyba łapać ryby, diabełu. O, fajnie. Filip umarł jak coś. Kurde, moja dupko widziała, jak umierałeś. Okej. Dobra, ja potrzebuję ten. Prysznic z błota. Large planting box. Będziemy mogli coś tu sadzić. 4-2-0, ziomeczku, wiesz o co chodzi? Bardzo dobrze. Rośliny będą sadzone. To, że bierzemy dobre. Small planting box czy large planting box? Large chyba, nie? Tak, large. Mam kokosa. Dobra, i z całego kokosa biorę, tak? Jak z całego kokosa bidonik zrobić? Dobrodzieju. Wciśnij sobie N i masz tam wszystko rozpisane, bladino. Liną. No właśnie nie mogę tego znaleźć. N. Cały kokos, my jak... przetwarzanie, cały kokos plus lina. No tak, ale nie widzę w ogóle tej zakładki z tym akurat. Nie, na wytwarzanie, nie w książce. Ale w książce jest też przepisy są, o to mi chodzi, żeby sobie zobaczył. Ale właśnie nie ma przepisu tego akurat, są, nie widzę nigdzie. No. Przecież patrzyłem sam. Klikasz N, gościu. Klikasz no sobie lewy na górze. Po lewej stronie, na samej górze. Lewy na górze. Ten taki crafting. I masz strony. Przeglądasz sobie stronę i tam jest. Aj, Paweł. Bidon z kokosa. Jest, faktycznie. Dobra. Paweł. Ej, czemu nie działa? Przeciwstresowe jakieś dziadostwo. Tylko, że on trzyma go w ręce. Ja muszę go... Zupa. Jakbym go włożyć do tego, do craftingu? No prawy przyciskasz i crafting, no. No ale on na leżący kokos to nie tak. Działa. Nie, to musisz podnieść sobie go do. Bo ty patrz, bo ty też masz, ty masz kokos ten cały, weź go rozłup, gościu. A no to kurde, no to mówcie, że rozmówiliście cały kokos, a nie rozłupany. No tak, no, cały, taki... ten cały. Obrany dobra, w sensie. Wytwarzanie, no i teraz to działa. Dobra. Dobra, zupa grzybowa, akurat wywar. Akurat nie mam liny, no. O cholera. Dobra, to...
To ty tam znowu robisz, dobrodzieju. Eksperymentuję w kuchni. Wszystko wkłada do ryja, jak się zżyga, znaczy, że niedobre, jak zje i do... Ja to idę do lasu. Ja tego nie będę jadł, Filip, przepraszam mocno, ale no. Już wolę ślimaka opierdzielić. Dobra, zupa grzybowa jest dobra, ale to nie było dobre. Wytwarzanko. Ja mam spanko jak coś. Linka. O, i mam w końcu bidonik. Nareszcie. Nareszcie to zrobiłem. Teraz przetestuję. A co to robicie? Jakąś piaskownicę? Co to jest? Ja sobie śpię. I moja postać mówi, że jest z Hungary, jest Włochem. Może ja się powinienem zająć kuchnią, jak jestem Włochem. Dobra, mam teraz bidon z kokosa. Jak tego się używa w ogóle właściwie? No podchodzisz do wody. Weź otwierasz sobie plecak. Mhm. Przeciągasz bidon na taką kropeczkę na wodzie. Napełniasz go sobie. Idziesz do ogniska, wylewasz tą wodę do kokosa. A, jest. Nawodnienie, dobra. A, czyli w ten sposób. Ale jak debil, że nie potrafi nalać do miseczki, tylko trzeba zrobić to przez bidon specjalny. No, takie trochę głowy. Znaczy, teraz nie wlejesz, bo ja już wlałem. Przepraszam, czy mamy coś do jedzenia, bo zaraz mi się umrze z głodu. Zupę grzybową gotuję. O, cholę, uwaga, zupa grzybowa się gotuje. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, zupa grzybowa. Ja to lubię z grzybkami sobie zjeść coś pysznego. No, próbuję z ogniska się napić, ale nie daję rady. Ku życiu, mogę zjeść jedną? O, zupa grzybowa, dobra do... Węglowodany. Węglowodany, nice. Proszę bardzo, idę po więcej wody. Jakby co ja wody mam teraz? No to polewaj tam. I jak macie larwy, to możecie też larwy do przygotowanej wody dodać. O. No możecie też takie śmieszne kwiaty, które znalazłem w dżungli, ale od tego się zżygacie, więc nie polecam. Ten, nie wiem, nalałem, ale... A nie, jest, nada. Ale to nie miałeś tam nasikać wlać, tylko wody wlać. A, przepraszam, tak jestem. Dobra. Ze ślimaka też można zupę zrobić. Ślimaków akurat mamy całkiem sporo. A jej przerąbane jest tym jedzeniem. Naprawdę ciężko jest to ogarnąć. Dodaję na przykład do larwy albo coś. Po prostu się przerzuca na przykład, tak? No jak już jest przegotowana woda, nie? Ja właśnie teraz pododawałem i już się gotuje, bo się ikonka taka zmieniła. Teraz tutaj jest jedna miska z wodą, to możesz dodać, spróbuj. Spróbuj dodać jakąś larwę albo grzyby. Akurat ej, nie wiem, tylko ile ta nasza postać zeżre? Wpierdzieliła dwie miski zupy i ona... No, ale głodny. Wiesz, to my takie małe zupki, kurde, wiesz, to one bardziej dają do wody niż cokolwiek innego. Dobra, ale dobrze, dobra. A powiedzcie, spójrzcie na zegarki, czy wam są potrzebne ten żółty, czy wam jest potrzebny. Jest karbon, nie, bardzo żółte, mocno, żółte, bardzo żółte, mocno jest mi karbon. Ja mam wszystko jestem tak bardzo głodny, wiesz? I żółte, tak? Tak, żółte. No to trzymaj. Żryj tutaj to. Dobra, a czerwone co to jest? Zjedz sobie banany. Czerwony to jest z mięsa dostajesz. No to ja mam na zero, więc beka. No to ja też mam, ale to czekamy aż tutaj mięso się zrobi w sumie. Ale to dobrze, że jestem wegetarianin. Ale to długo, długo się te mięso robi. Czekaj, ja tutaj kurde, to mięso trudno upieczemy. To daje. A zielone? Topory da się ekspić? Tak, zepsute. Co, topory? No. Tam, no możesz, no. A powiedz mi zielone na tym. Co? Jestem taki pro wtedy chyba. Ja jeszcze te zupki zjem trochę, bo potrzebuję. Nie wiem, czy ktoś tam mówił, że miał zatrucie pokarmowe. Nie jest tak, że węgiel drzewny leczy takie rzeczy w prawdziwym życiu? W prawdziwym życiu węgiel drzewny leczy straczkę. Że przeczyszcza chyba, nie? Nie, na odwrót. Stopuje. Stopuje? Tak. Coś pamiętam z węglem drzewnym było, ale... Dobra, ja się idzie szybko z drzewem. Węgiel aktywny to się nazywa i to się spakuje, znaczy... Rozwolnienie stopuje, nie? Czyli jak masz jakieś problemy żołądkowe, to chyba tak? Jak sraka ci ciśnie, to wtedy... Tak, to sobie węgiel wcinasz, no. Ja sobie się szybkie spanka zrobię, bo jestem wykończony. To mam w razie czego, no. Ej, ale ten hamak to przekozak, że go znaleźliśmy, bo to jakby ułatwia spanie mega, bo to jest wygodne spanko. Znaczy, równie dobrze moglibyśmy zbudować sobie łóżko i by było bardzo podobnie, nie? To prawda, to prawda. Jejku, ale jestem biedny. Mi brakuje mięsa. Dobra, ja jestem wyspany, co prawda trochę nienajedzony. O, ale wypiję troszkę wody. O, Holender, chyba tam siekierką to sobie mogę w dupie pogrzebać, a nie te drzewa zesciąć. No, te duże, tych dużych drzew się chyba nie da, tylko te mniejsze. A, czy wydaje mi się, że da, tylko będzie trzeba jakąś lepszą siekierę ogarnąć, bo my takim... Równie fajnie, bo zaraz na początku jest drzewo bananowe tutaj zaraz przy obozie i one czasami te... Tutaj owoce... to nie jest drzewo bananowe, tylko jest cała taka jakby ta... Kiść. Sad.
Jakiś no. guziec tu biega. A banany, powiem wam, sporo dają. No, 25 karbonitu, więc... Znaczy tak. Węglowodany mega. Bardzo rosną. Dobre, bardzo dobre, bo bogaty w potas. No, więc tutaj wiecie, banany trzeba wpierdzielać. Jakby co mam 3 banany, jakby ktoś chciał bardzo. To kozaczek. Ja jestem najedzony, bardziej tak mięsa szukam już powoli. No, mięso trzeba, bo my mięso na zero mamy cały czas. No mięsa też ciężko, ale teraz już zaczęła, powiem wam... I będzie można tu coś zasadzić, panowie, klasa. Zrobiłem plota, jak coś. Tylko... Anon fruit. Moja kurde siekierka. Znowu nie mam siekierki! Come on. No, ona się psuje co chwilę, to jest irytujące Max akurat. Siekierka wam się psuje, mi się nie psuje. No. Bo jak masz surowca, on chyba z automatu to bierze i naprawia, tak mi się wydaje. Dobra, ja to zrobię jeszcze jednego plota w takim razie. Nie wiem, co to będzie można zasadzić, ale sobie to zaraz poszukamy. Kolegowie. A, damy radę. Where the fuck is it, eh? O. Tączę. Kurde, ja już tak dawno nie grałem w tą grę, że już nie pamiętam, do czego te wszystkie rzeczy są. Ale powiem ci, że ten, generalnie klasa, jeśli chodzi o takie budowanko, podoba mi się. Wkręcam się w gierkę. No the hell. O, tu mogę. Dobra, ja to sobie postawię, o. To jest jakiś kamień, jakiś kamień nie znam po co. O Jezus, kurwa, pszczoły, najgorzej. Co, na chatę nam wleciały? Nie. Nie, no ja tutaj nieuważnie szedłem i mnie pogryzło. No i widzisz... No. Musisz być trochę ostrożniejszy, dobrodzieju. Pszczoły tutaj, wiesz, gryzą. Suki. Liść tytoniu, wytwarzanie. Czekaj, nie, to chyba tak było? A może tak? Gdzieś tu był długi patyk i go już nie mogę znaleźć. I zwykły. Jest długi kij. Kolejny drugi kij. Długi kijek. Aż się zmęczyłem. Nie da się tego. O, grzyby. Ja tutaj trochę ten nasze obramówkę poprawię. Ale taka przyjemniejsza niż The Forest jest ta gierka, według mnie. Nie jest przyjemniejsza, moim zdaniem jest inna po prostu. Taka bardziej survivalistyczna. No. No. The Forest był chyba po prostu prostszy, bo miał mniej takich ten. Mniej na survival nastawiony. Mam no. coś takiego na pokazane tutaj na wskaźnikach po lewym dolnym. Takie taka jakby. Nie wiem, taki jakby. Jakby to nazwać, nie wiem, kleks? Kleks to jest, jak zrobisz kupę w gacie. A, że jesteś uwolony, się, no. Ten. Dobra. A czy na moje postacie automatycznie strają, czy jak to działa? Umyj się. Jak postacie mają w tej grze zaimplementowaną kloakę, że nie trzymają mięśni, po prostu i wylatuje, wiesz, to strawisz, to leci, jak o, zwierzęta. Leci, o, ja też się zestrałem akurat, to możemy się razem wykąpać, wiesz? No, klasa. Fajnie. Kurde, zaraz zasnę gdzieś w dżungli, najgorzej. Spoko, gość. Ja się wykąpię, może pijawki jakieś znajdę. Cholera, wash jasna. Yourself. O dobra, nie. Liany zbieram. O nie. Kurwa. Idę stąd. Od kiedy ten gepard sobie poszedł, to taka klasa teraz. Nic no nie kurde, nie. Zaczynamy profesjonalnie tutaj no, działać, goście. Gepard to gepardem, za... ale... wilcy do nas idą. Tak? Konto, wiesz. No, bo i widziałem ich na tym, po drugiej stronie rzeki, jak a jesteś pewny, że to nie były... Nie, bo jestem zdrowy psychicznie jestem. Jestem zdrowy psychicznie, każdy chory psychicznie mówi, że jest zdrowy psychicznie, co? Nie ufam ci teraz. No, teraz nie mamy pewności, czy to Brodzi mówi prawdę, czy to... Nadzieję go na dzidę, dziada. Dobrze, chłopie. No. Kurde, ale przypał trochę, bo ja muszę się zdrzemnąć. O, skończone. O, a jak oni tutaj, a co, oni nam przebiją ten domek, jak sobie tutaj ten, taki ogrodziliśmy? Nie, no przebić to mogą ci odbytnicę, stawiam, czymś ostrym. A to luz. A to lubię akurat. To luzik akurat. Ćwiczyłem z wujkiem wczoraj. To jak to długo się leży, jak zemdlejesz? No, bardzo ja dobrze. Ale ty, można go obudzić. Gdzie on się wywalił? Bo możemy cię podnieść. Jestem blisko obozowiska. Jestem 42 metry od Bladiego, 46 metrów od diabeła. Dobra, ja śpię sobie, więc zaraz jak coś. Dobra, co tam daje tutaj te koryto, że możemy zasadzić coś? A dobra. No tak. W którą stronę, dobrodzieju, poszedłeś?
Od bananów bardziej? Idę w twoją stronę, zbliżam się? Jak patrzysz na banany, to w prawo, tak mocno, tak 90 stopni w prawo, jak patrząc na pole bananowe. O, diabeł, się widzę, cię, widzę cię, widzę 20 cię, widzę metrów. Cię. Już cię widzę. No, w sumie już za chwilę się i tak obudzę, ale... Dobra, pomogę ci, wstawaj. O, kokosa znalazłeś, tutaj mój. Serca. Dobra, ja se zetnę Ej! Jeszcze. O, faktycznie toporek się popsuł. Jak to zrobiłeś? Magic. Czy ja słyszę? Ja słyszałem geparda. Nawet mnie nie strasz, bo ja tutaj się zajmuję budownictwem. Wiecie co, najgorzej nie będzie można tego naszego dawaj mojego kokosa, chamie. Nigdy ogrodzić, bo jest w takim miejscu, że tam nie ogrodzimy tego. Bo pełno jakichś roślin wokół. O, ale mam jakiegoś dilididosa. Anon fruit, co to jest? Zjem. O, ale kurde, fajny. Proteiny mi dał. Co ja miałem za kokosa? Ten, dobrodzieju, nie da się tutaj, szkoda, że nie da się robić takich pojedynczych płotków, bo nie da się przez to też ogrodzić tego wszystkiego, co tutaj mamy. I jak nas coś zaatakuje, to nie będzie się jak schować. Wywar. Tak patrzę. No kurde, czemu to zdrowie psychiczne mi obniża? Jaki wywar mi da zdrowie psychiczne, no cholera jasna. Tam musi być wywar, musi, tam było napisane, że musi mieć naturalne środki. Cholera. No wiem, ale ja już tu chyba z piątą rzecz gotuję i wszystko mi obniża zdrowie psychiczne. Gotuję grzyby, gotuję kwiaty, gotuję jakieś pnącza, które znajduję. Dobra, a jak napełniałeś ten bidon? No. Ale jak, w jaki sposób? W wodzie, do wody podchodzisz. Podchodzisz do wody, otwierasz sobie ekwipunek. Aha. Bidon, kropeczka na wodę i masz pełny bidon. Dobra. Kurde, idę spać, bo zaraz znowu stracę przytomność. Chcę przygotować tą wodę, trzeba po prostu i tyle. Jest. Ten, a jak zrobić, da się na przykład zrobić piętro, żeby się dało tu na górę wjeść? Da się piętra robić, tylko nie pamiętam jak dokładnie. To nie, bo tutaj tak sobie myślę, czy w danej sytuacji niebezpieczniej byłoby, skoro nie możemy robić, co to jest, bambusowe wiata, nie, o wiata, chociaż wiata ładnie wygląda, zobaczcie jak to wygląda. A, ale to można co najwyżej tym bidonem wziąć i te, napełnić te inne kokonaty, tak? Na tej zasadzie. Ma ktoś kości? Nie mam, nie. Niestety. Cholera. Kości gdzieś tam się niedaleko w sumie leżały. Tutaj pamiętam, że były gdzieś kości. Palmowy dach. Drabiny da się zrobić. O, no to nice. Tak, drabinkę. A po tych liściach to stabilne? Dobrodzieju, powiedz mi, jak zrobię wiatę. W sensie drabinę, to jak wejdę na te liście, to ja się ten nie zapadnę? No chyba nie. A, zaraz to przetestuję. Polendra, ja tak jakieś się... fajne kwiatki znalazłem, szkoda, że nie mogę ich wsadzić do ryja. No, żeby się tu zrobili drabinę elegancką, tak se kminie. Długi kij. No widzę właśnie, że długie kije potrzeba znowu. A to właśnie tak kminie jak to ten rozbudować, ewentualnie jeszcze tą wiatę taką zwykłą, o coś takiego jeszcze tak se kminie, o coś takiego może zrobić też. O, o, pszczoły. Ej, co to jest? Nic. Kurde, jaki tu luksusy są, ja normalnie żadnej pijawki nie? W dupie nie mam. Mówię, teraz to prestiżowo jest, tak powiem wam. Prestiżik taki na najwyższym poziomie. Jeśli mięso mieli, to już w ogóle by było. O, ale pijawkę złapałem. No, spoko, nic się nie dzieje. Jedna pijaweczka to nic. Drewniane drzwi. Drzwi boczne. Drewniane drzwi. Kurwa, jak mi spadło to i zaraz znowu zemdleję. Coś taka kania z pajęczyną. Jestem ciekawy, co z tego grzyba można zrobić. Tyry, tyry, ty, tyry, 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 ty, ty. Zaraz zemdleję, nie dojdę do hamaku, a może i dojdę. Ta, oczywiście, że zasnąłem podczas kładzenia się do hamaku. Ach, najgorzej. Dobra, hej, pomogę, pomóc. Znalazłem larwy, magoczy. Wstawaj. Pomogłem. Znalazłem jakąś, panowie, tą zwierzynę, która sobie już się rozkładała trochę, ale kości z niej podnoszę. Znaczy w sumie to jedną kość miała, reszta jest chyba nie do użytku, bo się nie da podnieść. Trochę słaba ta zwierzyna. Kurde, potrzebuję kości jakiejś cholernej, ale... No ja mam jedną, mówię, przyniosę. A, no to dawaj, dawaj, dawaj. To, że jestem daleko, wiesz?
Korzystam, póki jestem w całkiem niezłej sytuacji, jeżeli chodzi o, wiesz. No ja nie mogę nawet się oddalić, bo mi tak szybko spada te kondycja, cholera. A bo ty masz bąbla, czy coś? No. Ja to tak, mniej więcej rozplanowałem, jak będzie wyglądać nasz namiot. Wydaje mi się, że nice, jak to się wszystko wybuduje. Dużo roboty, ale będzie cacy, zobaczcie na to. Rozplanowanko jest najlepsze, jak się dało. Kurde, by to był jakiegoś geparda najebał, czy coś. Dobra, ja muszę się zdrzemnąć, bo jestem wykończony. Ale to wiecie co? Ale ładne jeziorko znalazłem, panowie. O, jak Ender. Się śpi, to, a jak śpisz, dobrodzieju, wygodnie w hamaku, to ci nie zdrowie zdrowie chemiczne wtedy się poprawia. Nie wzrasta? Tak, chyba tak mi się wydaje. Zdrowie chemiczne jest wtedy naprawiane. No, zdrowie chemiczne musi być wtedy naprawiane. Ale ładną oazę znalazłem, to panowie. I to jest chyba czysta woda. To czysta woda? O. No, to chyba będzie zobaczę. Ten. Wiecie? Au. O kurde, karpie tu pływają. Ej, to dzidą można karpie ten łowić. No, a mam dzidę. Więc zaraz no, go walę na... te karpie. Kurde, ale to trzeba się chyba nie ruszać i ona ci podaje. Do. Może trzeba się zesrać, bo one do kupy przylecą. Ja totalnie nie mam tych takich... tych węglowodanów, nie tych zwykłych, tylko tych zielonych i tych mięsnych, białka. Ajajaj, niedobrze. To mi się nie podoba akurat. Dobra, trochę wody. Ty, ale normalnie piję. Jest tu bardzo dużo karpiów. Tylko, że kurde, nie złapę ich chyba, wiecie? A, dobra, ten termometr to nie jest ten, że jest ci zimno blady, tylko że masz gorączkę. No właśnie teraz też już go ogarnąłem i te trzeba najlepiej się go położyć albo coś ten. Kurwa, mam tego! O, wow! Harvest. Dobrze. Jakieś mięso by się przydało. Mam mięso! Owszem, tak? Owszem. Te zielone to było od czego na zegarku? Jaki to był składnik? Tłuszcze? Chyba tłuszcze. Tak, tłuszcze, no. A tłuszczy też mi brak strasznie. Ja pierdykam, panowie. Tak? Jakbyśmy wiedzieli... Ciekawe, gdzie ty jesteś, bo na jak jesteś gdzieś daleko od nas chyba. No. Jestem dobra. Daleko. No nic, ja tutaj wstępnie co się da, to zrobię. O, długi, jeden, dwa długie. Ja pierdziele, ile mięsa, ludzie. No, to będzie jedzone. To nie wiem, czy całą rybę się opłaca, ja ją wezmę, rozkładam chyba, harwestuję od razu, nie? Nie ma sensu ten, dobrodzie, jak myślisz? Filipie? Co? Rybę od razu harwestować, nie? No chyba ta. Bo mogę całą spakować, ale bardzo dużo miejsca zajmuje. Dobra, idę do was, panowie. Mam 8 raw meatu i 16 fishbone'ów. Dobra, ja tak się kości, zobaczę, czy ta drabina będzie działać. O, zaraz umrę, dobrze. A tu jeszcze linę trzeba, ja. Holendar, żeby mi nic nie zezarło. Jestem mocno zmęczony. Linę to się pozyskuje tylko z tych drzew, co nie? Nie ma jakiegoś innego takiego... No ale linę to jest cholery wszędzie. Takie... No, Wiszą. Liany, O, se wezmę, zbieram trochę lianków. Nie jest źle ogólnie, ja się całkiem dobrze trzymam, jedynie tylko mówię, brakuje mi tych wartości odżywczych. Ja tylko tego bąbla cuchnącego mam, kurde. Dobra, już idę. Mam bardzo dużo kości fishbone'owych. Fishbone'y też się chyba nadają, nie? Chyba? Zwykłych kości też mam, tylko módlcie się, żebym doszedł do was. O kurde! Dobrodzieju, szukałeś mnie, zawaliłem dach właśnie. Jak na niego wbiłem, to dach się zawalił. Mi to balony, doskonale. Dobra, weź mi tutaj dach szybko, trzeba zbudować, bo zawaliłem go. Chyba idę w dobrą stronę, chłopaki, ale nie jestem pewien. Palmowy Ta, dach, jestem, tak? Jestem, widzę was. Bananowca. Z czego ty robiłeś? Palmowy dach robiłeś, co Ta, nie? Tak, palmowy, no. A są jakieś lepsze odmiany dachu? Dobra, robimy na razie palmowy. Palmowy, później błotny i tak dalej. Tak dobra, walnę szybko drzemkę i będziemy mięsko mieli. To daj mi igłę. Albo kość, widzisz? Albo coś. Widzisz, bo kość. Zobacz. No, tylko musisz leży. Odejść, bo nie mogę podnieść. Aha. Możesz? Inspekcja. No to już to się... Ale fuj, jest to przebijanie, jest paskudne, strasznie. Tragedia. No, o, dobra, wreszcie, kurde. Dobra, naprawmy dach, bo kurde, zburzyłem go przez przypadek. Bo na niego wszedłem i okazało się, że to nie jest najlepszy sposób. Dobra.
Jeszcze liści palmowych potrzeba troszkę, nie, żeby nadać nie, naprawić. Nie, liście palmowe, cyk, 3 liście, dobra. 4 liście. Z czegoś innego chyba trzeba zrobić dach w takim razie, jeśli się da. Czego można dach no jeszcze podejrzewam, zrobić? Że z patyków jakiś, nie? Takie stały. Jest dach z bananowca, to też jest z tych... Nie, jest z bananowca to też się zawali. To głodny jest tam holender, ale to dobra. Szukam, ale nie mogę ten... Dobra, mam. Tu coś się sprawiłem. Trzeba od nowa rozpalić to dziadostwo. Zara, będzie rozpalane. Wiecie co? Ja bym w ogóle zrobił stojaki jakieś, żeby to gromadzić, te patyki, bo... No, stojak, małe kije. O, to będzie dobre. Stojak, kije. Kurde, to jest suszyć mięsa chyba nie ma sensu, nie? Będziemy smażyć czy coś. Czy suszyć normalnie dobra, jak myślisz? Mięso? Jak dużo mięsa, no to daj na suszarkę, nie? Bo wtedy nie będzie się psuło. A jak masz nadmiar mięsa, no to wtedy na ognisku, to jest wtedy od razu gotowe, nie? Dobra, gałgany, ja robię stojaczki, żeby ten obróć. Czy ja mam suchy liści? No dobra, liście, mięso się suszy, panowie. Ja nie mam suchy liści, niech ciul. Ja mam coś suchy liści. O, tu są chyba, dobra, tu są suche liście. Dobra, i to co, staję ten, siadam sobie na ognisku normalnie. Biorę zwykłego sticka, biorę small sticka, wkładam go w dika i kręcę. Ja tutaj te stojaczki robię jakby co. Na różne rzeczy, dobra, żeby były. O, stojaki długie, kiki. Czemu ja nie mam tych dry leafów? Mam tylko small leaf pile i tyle. To jest to, ja, nie? Ja już mam, niosę dry leafy. Weź mnie połóż tutaj, możesz położyć mi między jajka? Tylko, że i tak będziesz musiał podnieść. Niestety nie da rady. Ej, ale kurde, podnosiłem tych leafów od cholery no, i nie mam. No, rzuciłem ci ten, masz koło po prawej stronie swojej. Ja się muszę przespać, mam mało energii i cyk. I co, rośnie ta energia psychiczna rzeczywiście? Dobra, ja tutaj te stojaki bym zbudował. A jest, tutaj dobra. Gromadzić te wszystkie zapasy. Czeka, czy to jest jakiś, jeszcze jakiś stojak na liny na przykład? Chyba nie ma. Ale ma możemy mieć stojaczek starter na różne takie, wiecie, drewniane bajery. No, to ta ja narobię. Jakieś mięsko macie, żeby się podzielić? No, się suszy, a ja zaraz będę piekł. Dobra, git. Już mamy 32 minuty odcinka, przyjaciele, więc o, zaraz będzie zaraz, trzeba... zaraz będzie kończonko. No kurde, trzeba miskę jakąś podnieść chyba. No to trzeba już... Już zrobiłem miskę. Każdy se po schabie opierdzieli. Brazilian Wandering Spider. No to nieźle. Tu. Fajne. Jestem wałęsowaty. No dobra, to chyba takim pozytywnym akcentem będziemy kończyć kolejny film, mi się wydaje, nie? Jest, jest. Dobra, trzymajcie się, hej, hej. Elo, elo.